Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, które umożliwi potwierdzenie, że w probówce pierwszej znajduje się związek chemiczny oznaczony literą D, a w probówce drugiej związek chemiczny oznaczony literą E. Podaj nazwę użytego odczynnika, wybierz go spośród wymienionych poniżej związków chemicznych. Ok, no to przede wszystkim mamy tu związek D, to jest alkohol polihydroksylowy, ponieważ mamy tutaj dwie grupy OH. No a na prawo mamy alkohol monohydroksylowy. Aby odróżnić alkohol poli od monohydroksylowego, zawsze używamy wodorotlenku miedzi 2. Hop. I w próbówce pierwszej, tutaj w podpunkcie B, w obserwacjach zapisujemy, że niebieski osad rozpuszcza się i pojawia nam się szafirowe zabarwienie roztworu, a w probówce drugiej niebieski osad nam się nie rozpuszcza. Czyli aby wykryć alkohol polihydroksylowy, wykorzystuje się wodorotlenek miedzi 2, ponieważ alkohole monohydroksylowe nie reagują z tymże odczynnikiem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.